Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze, jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: pokój wam. Zatrwożonym i wylęklym zdawało się, że widzą ducha, lecz On rzekł do nich: czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi, to ja jestem. Dotknijcie mnie i przekonajcie się. Duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: macie tu coś do jedzenia? Oni podali mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i spożył przy nich. Potem rzekł do nich: to właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami. Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o mnie w prawie Mojżesza, u proroków i w psalmach. Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli pisma. I rzekł do nich: tak jest napisane. Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie. W imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, w każdej mszy świętej są zastawione dwa stoły. Jeden stół Słowa Bożego i jeden stół eucharystyczny. Na stole eucharystycznym będziemy się dzielili, przy stole eucharystycznym będziemy się dzielili ciałem i krwią Chrystusa, a tu przy stole Słowa Bożego dzielimy się mądrością Bożą. Staramy się zrozumieć te słowa, które do nas Pan Bóg kieruje. I najważniejsze, staramy się te słowa zaaplikować, staramy się je przyjąć do swego życia, według tego słowa nasze życie kształtować. Pierwsze czytanie z Dziejów Apostolskich, które słyszeliśmy na początku, mówiło nam o sytuacji przy świątyni jerozolimskiej, gdzie przez wiele lat siedział człowiek chromy, który ledwo potrafił chodzić i ponieważ nie mógł zarobić na swoje utrzymanie, na życie, to siedział i żebrał po prostu z wyciągniętą ręką do każdego przychodzącego do świątyni. Prosił: daj mi pieniążek, żebym miał z czego żyć. I gdy tak wyciągnął rękę do świętego Piotra, święty Piotr mówi: nie mam ani złota, ani srebra, ale to, co mam, to ci daję. W imię Jezusa każę tobie wstań. I tak się stało. I tak się stało. I to stało się też powodem do wielkiej takiej sensacji, do wielkiej radości, do takiego podbudowania duchowego tych ludzi, którzy przecież wiedzieli, że ten człowiek przez wiele lat tu siedział i nie potrafił sam chodzić, nie potrafił sam na siebie zarabiać. I gdy ten cały tłum zdumiony zbiegł się, by jakoś utrzymać jakieś wytłumaczenie, co się stało i dlaczego to się stało, w jaki sposób to się stało, Piotr przemawia trochę nieoczekiwanie, bo z jednej strony mówi: nie patrzcie na nas, na jakichś super ludzi, na jakieś dziwne postacie, bo jesteśmy tacy sami jak wy i nie zrobiliśmy tego własną
mocą. Uczyniliśmy to mocą Chrystusa, którego wy wydaliście na śmierć, zaparliście się przed Pilatem, gdy postanowił go uwolnić. Wy prosiliście o ułaskawienie, dla zabójcy. Zabiliście dawcę życia, ale Bóg wskrzesił go z martwych, czego my jesteśmy świadkami. A więc skierowuje od razu święty Piotr uwagę zgromadzonych na Jezusa. Przy tym nie boi się ich też oskarżyć. Zaparliście się świętego i wydaliście go na śmierć. Mówi prawdę. Mówi prawdę, która czasem bywa nieprzyjemna. Niektórzy mają zarzut wobec świętego Piotra. Mówi, no tak, ty mówisz, że my, że oni zaparli się, a co ty zrobiłeś sam Wielki Czwartek, kiedy Pana Jezusa aresztowali? Też powiedziałeś, że trzy razy powiedziałeś, zaparłeś się, powiedziałeś, nie znam Jego. Ale pamiętamy, on się, Piotr, nawrócił, on żałował, Pan Bóg mu darował. I to nie znaczy, że on teraz, jako ten, który kiedyś zgrzeszył, nie ma prawa mówić prawdy dla tych, którzy są w błędzie, dla tych, którzy chcą też zbawienia. To tak jakby było, byśmy robili zarzut dla chorego lekarza, dlaczego nas leczysz, dlaczego nazywasz naszą chorobę, skoro sam też chorujesz. Lekarstwo przychodzi i tym lekarstwem jest Pan Bóg. I On potrzebuje tych, którzy ten lek, tę dobrą nowinę, tę prawdę będą głosili. W tym też czytaniu ważne jest zwrócić uwagę, że święty Piotr odwołuje się do Pisma Świętego. Odwołuje się do Pisma Świętego, mówiąc właśnie, że to wszystko było zapowiedziane. Odwoływanie się do Pisma Świętego stawia również przed nami pytanie, jakie miejsce w moim życiu zajmuje Pismo Święte? Ile czasu oglądam telewizję, internet, a czy w ogóle mam czas poczytać Pismo Święte. To jest bardzo ważne dla naszego życia, to jest bardzo ważne, byśmy nie zatracili ten prawdziwy drogowskaz, który nam Pan Bóg pozostawia w Piśmie Świętym. Dzięki Słowu Bożemu będziemy mogli naprawdę uszczyć się przed wielu błędami i będziemy mogli znaleźć drogę do wyjścia z sytuacji czasem wydających się nam beznadziejnymi. Ewangelia Święta dzisiaj opowiada nam o pierwszym dniu, faktycznie o niedzieli zmartwychwstania. Pamiętamy, że uczniowie Jezusa, którzy byli świadkami uzdrowień, wskrzeszeń, wypędzania demonów, oczekiwali, że Pan Jezus spełni wszystkie ich również takie narodowe pragnienia, na przykład wypędzi Rzymian, sprawi, że kraj będzie wolny. Oni mieli swoją wizję, co ma Mesjasz robić. A tu Mesjasz umiera na krzyżu. Oni są zdruzgotani, oni są rozczarowani, oni są też i przestraszeni. Może ich ten sam los czeka, który spotkał Chrystusa. I pamiętamy, dwaj uczniowie idą do Emaus, rozmawiają o Jezusie i On staje pośród nich i rzekł do nich, idzie z nimi, pamiętamy, rozmawia, o czym tu rozprawiacie. Oni całą historię opowiadają o Panu Jezusie, ale są na tyle zrozpaczeni, na tyle przybici tą biedą śmierci Pana Jezusa, że Jego nie rozpoznają. I dopiero później, pamiętamy, rozpoznają Go już przy łamaniu chleba, gdy przymusili Go do zostania na nocleg. I oni, gdy rozpoznali Pana Jezusa, biegną z powrotem do Jerozolimy, aby tą wiadomością, tą radością podzielić się z innymi uczniami Pana Jezusa. I gdy właśnie przyszli, gdy rozmawiają o tym, On stanął
sam pośród nich i rzekł do nich: pokój wam. Ktoś zwrócił uwagę, że kiedy Pan Jezus się objawił, kiedy On jest w sposób szczególny obecny? Wtedy, kiedy o Nim mówimy. Wtedy, kiedy o Nim myślimy. Pan Jezus powiedział: gdzie dwaj albo trzej gromadzą się w imię moje, tam ja jestem pośród nich. Dlatego też ważne jest, bracia i siostry, aby o Panu Jezusie myśleć, o Panu Jezusie również mówić, bo wtedy On jest pośród nas. Oni oczywiście i cieszą się, ale jak słyszymy, są przerażeni, są zatrwożeni, wylękli, myślą, że może przyszedł jakiś duch, prawda, podobny do Pana Jezusa. I Pan Jezus w swojej miłości nawet używa tutaj troszeczkę i żartów. Po pierwsze, że tłumaczy: nie bójcie się, to jestem ja, mam ręce, mam ciało, mam kości. A potem, gdy jeszcze to nie pomaga, mówi: dajcie rybki, może rybki macie, ja zjem rybki, prawda? A więc widzimy, jak Panu Jezusowi naprawdę zależy, aby wiara uczniów była prawdziwa, aby wiara ich była pełna. I również Pan Jezus też odnosi się do swoich słów i do słów Pisma Świętego, mówiącego, że właśnie będzie wskrzeszony. Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o mnie w prawie mojżeszowym, u proroków i w psalmach. Mesjasz będzie cierpiał trzeciego dnia zmartwychwstania. Bracia i siostry, oprócz przesłania radości, ten urywek również dla nas mówi, jak ważne jest o Panu Jezusie rozmawiać, jak ważne jest o Panu Jezusie też świadczyć, bo ci dwaj uczniowie przyszli zaświadczyć o tym, co ich spotkało, w jaki sposób spotkali Pana Jezusa. Święty Jan Paweł II kiedyś powiedział, że dzisiejszy świat potrzebuje nie tyle nauczycieli, ile świadków. I myślę, że gdy będziemy się dzielili swoim doświadczeniem spotkania z Panem Bogiem, może było to kiedyś bardzo trudno dla mnie czy dla moich bliskich, oddałem z ufnością te sprawy Panu Bogu i one jakoś w sposób piękny się rozwiązały. Wiele, prawda, na wiele sposobów Pan Bóg do ludzi przemawia. Myślę, że do każdego z nas kiedyś Pan Bóg przemówił, czy to przez jakieś natchnienie, czy przez jakieś wydarzenie, czy przez jakieś spotkanie. I to są ważne chwile. Za te chwile dziękujmy. Tymi chwilami dzielmy się, bo one mogą naprawdę zmienić życie osób nam bliskich, a nawet osób nam dalekich. Być może ktoś czytał ostatni numer spotkań. Tam jest taka piękna historia nawrócenia jednego człowieka młodego, faktycznie już młodego alkoholika, który miał dosyć trudne życie. Jego matka miała 8 mężów. Wszyscy ci mężowie byli też alkoholikami. Matka była alkoholiczką. I ten syn też zaczął pić. Tylko, że był zaproszony na piękne wyspy hawajskie na wesele do kolegi. Tam właśnie przyjechał i też faktycznie ciągle półpijany chodził i zechciało się mu pójść zobaczyć nad oceanem wschód słońca. Jego uwagę przyciągnął 10-letni chłopak, który stał z wędką. Obok niego była mamusia. Coś go tknęło, żeby do nich podejść. I zechciał, poprosił o możliwość porozmawiania z tym chłopakiem, bo to taki trochę niezwykły był widok. Tym bardziej, że matka powiedziała, że dziecko otrzymało nagrodę, faktycznie pomoc taką od jednej organizacji, bo dziecko jest ciężko chore i przed śmiercią chciało na tych wyspach po prostu łowić ryby. Otrzymali finansowanie tej wyprawy i gdy ten pełen depresji, pełen rozpaczy
młody człowiek zaczął rozmawiać z tym chłopakiem, rozmawiali pół godziny. Mówi, dla mnie to wystarczyło, żeby zmienić swoje życie. Bo ten chłopak był świadomy, że szybko umrze, ale był pełen wiary. Powiodło mu się, bo pochodził z rodziny wierzącej, religijnej, też w dobrej szkole religijnej uczył się. I dla niego Pan Jezus był kimś bardzo bliskim. I on był świadomy, że to cierpienie faktycznie przybliża go do Chrystusa cierpiącego, ukrzyżowanego. I wiedział, że po śmierci spotka swego umiłowanego mistrza Jezusa Chrystusa. Mówił to na swój sposób dziesięciolatka, więc słowami na pewno prostymi, ale dla tego dorosłego, młodego alkoholika te słowa były, mówi, jak grom z nieba. Mówi, ja jestem młody, jeszcze energiczny, wszystko może być przede mną, a ja już myślę, jak tutaj skończyć życie samobójstwem i topię swoje życie w alkoholu. Właśnie to świadectwo o Chrystusie małego chłopca zmieniło życie tego młodego człowieka i po 10 latach przyjechał na to samo miejsce Panu Bogu podziękować za tamto spotkanie. Zaczął szukać w jakiś możliwy sposób wiadomości o tym chłopcu. Okazało się, że on szybko, po kilku latach zmarł. Udało mu się spotkać też z rodziną, odwiedzić tę rodzinę i właśnie im też podziękował za to, że przekazali kiedyś swojemu dziecku wiarę, a wiara tego dziecka uratowała życie, a może nawet wieczność młodego tego człowieka. Dlatego też, bracia i siostry, dziękujmy dzisiaj za tych, którzy nam kiedyś wskazali drogę do Chrystusa i miejmy odwagę i zapał, aby swoją wiarą podzielić się z tymi, którzy tej łaski jeszcze nie dostąpili. Amen.